Kongres jest zdefiniowany w Kanadzie jako tak zwana umbrella organization. Do kongresu mogą należeć tylko organizacje. Niektóre, które spełniają pewne funkcje, które mają status, które się podpisują pod nie tylko statutem czy organizacji kongresowych, ale również przestrzegają prawa korporacji kanadyjskiej, prawda? I w związku z tym tylko zarząd, czyli powiedzmy, jeżeli ja jestem prezesem okręgu w Ottawie, to jest stosunkowo nieduży okręg, kilkanaście tysięcy Polaków mieszka tam, ale jest o tyle ważny, że mamy w Ottawie i rząd, to jest miejsce rządu federalnego, Ottawa jest stolicą, jak również mamy ambasadę. Więc tam są dwie bardzo ważne instytucje. Tydzień temu byłem na zjeździe w forum polonijnym, 16 forum polonijnym w Toruniu. Byłem tam po raz czwarty czy piąty z rzędu. Tam przyjeżdżają delegaci z kilkunastu czy ponad 20 krajów czasem. Jest bardzo ciekawa wymiana poglądów, bardzo ciekawa dyskusja. Później się na końcu pisze jakieś wnioski i tak dalej, i tak dalej. Ale ja tam występuję w zasadzie jako osoba prywatna, bo jakieś bardzo poważne oświadczenie to bym musiałbym mieć pozwolenie moich organizacji. Ale na terenie Ottawy z kolei ostatnich paru latach myśmy parę razy byli zdolni wyprodukować wnioski czy oświadczenia, które poszły w świat. Nie, w związku z wolnością słowa, czy w związku z telewizją Trwam. Wszystkie organizacje, czy większość organizacji upoważniły nie tylko mój okręg, ale zarząd główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej do wydania oświadczenia, że prawda, Polonia Kanadyjska jest zaniepokojona sytuacją w Polsce, że wolność słowa, prawda, dla Polaków czy dla Polonii Kanadyjskiej, wolność słowa w Polsce wydaje się, że jest zagrożona i są zaniepokojeni tym, co się dzieje z telewizją Trwam, która powiedzmy na terenie Kanady jest bardzo popularna, jest dostępna dla każdego, który to chce. Nie tylko przez naszą TV Interpolonię, bo można to oglądać przez via satelita. Podobne oświadczenie było wydane po raz pierwszy na walnym zjeździe Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Montrealu w 2010 roku odnośnie tragedii smoleńskiej. Myśmy wtedy wszyscy delegaci, czy prawie wszyscy delegaci, zobowiązali zarząd główny do wydania oświadczenia, że my popieramy ewentualne powstanie Międzynarodowej Komisji do Zbadania Tragedii Smoleńskiej. Od tego czasu ten wniosek był wielokrotnie przez rozmaite organizacje powtarzany, publikowany, wysyłany do mediów, do ambasady i tak dalej. No i chyba i takie rzeczy się zdarzają, ale to wymaga bardzo ciężkiej pracy i przygotowania. Chodzi o to, że jeżeli taki wniosek jest zaprezentowany, to chodzi nam, żeby ten wniosek przeszedł. W październiku mamy następny walny zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który się odbędzie w Edmontonie w Albercie i będzie wybrany nowy zarząd i prawdopodobnie znowu będzie kilka bardzo istotnych wniosków, które będą się odbijać na stosunkach polsko-polonijnych.